Jesteśmy w tej chwili na terenie placu budowy, gdzie wykonujemy remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy. Kolektor jest położony między ulicą Igołomską a ulicą Jeżynową. Jest to kolektor wykonany pierwotnie technologią wylewania na mokro o kształcie zbliżonym do tego, który widzimy tutaj. Żeby spełnić wysokie wymagania zamawiającego, zaprojektowaliśmy całość prac w wykonaniu w modułach GRP. Pozwala to przy nieznacznym zmniejszeniu przekroju zachować, a nawet przewyższyć parametry hydrauliczne istniejącego wcześniej kanału. Zaprojektowany przez nas w technologii żółtego fidiku panel jest firmy Marplast, jest wykonany z włókna szklanego z zainstalowaną uszczelką. Cały panel ma wymiary 900 na 1200 i powoduje, że światło, które zawężamy, nie jest mniejsze niż 70% światła pierwotnego kanału. Wewnętrzna warstwa antyabrazyjna i odporna na korozję chemiczną jest z węglika krzemu mielonego, zmieszanego z żywicą. Nadaje mu ten kolor, który właśnie tu widzimy, i zabezpiecza go przed tak zwanym wyszorowywaniem i przed praktycznie pełnym spektrum pH mogących płynąć w nim ścieków. Panel jest w odcinkach 3-metrowych. Ma niską wagę jednostkową, powoduje to komfort dla wykonawcy, który może użyć mniejszych urządzeń, mniejszych sił do wciągania, no i powiedzmy sobie, że wymaga mniejszego wysiłku ze strony brygad, co przekłada się na możliwość montażu dłuższych odcinków w ciągu jednej dniówki roboczej. Cały panel bez żadnych wypełniaczy jest też konstrukcją monolityczną, co jest bardzo ważne. Powoduje to ładne i równe przenoszenie naprężeń na całą powłokę panelu. Może on przenosić wszystkie obciążenia i pracować jako samodzielna rura bez współpracy ze starym kanałem i może nam przez wiele lat służyć.